pełni przejezdne od 9 miesięcy, a ciągle jest o nim głośno. Rondem Rataje zainteresował się jeden z autorów autobloga, który określił oznakowanie skrzyżowania jako nieczytelne, przez co kierowcy nie są w stanie zauważyć, kiedy zmieniają pas ruchu. Powstaje konflikt, bo jedni kierowcy jadą wzdłuż jednych linii, a inni wzdłuż drugich. I wszyscy myślą, że jadą prawidłowo. Nie zgadza się z tym miejski inżynier ruchu. Naszym zdaniem na rondzie Rataje to oznakowanie jest zgodne z przepisami. Opinie kierowców na ten temat są podzielone. Jestem tutaj dwa razy w miesiącu i za każdym razem muszę coś pokombinować. Nie, no dla mnie bomba, nie? No, tylko że ludzie niektórzy nie mają jeszcze jeździć po tym rondzie, nie? Jest takie trochę chaotyczne. No w sensie, no tak nie do końca się udaje płynnie przejechać. Trzeba dobrze uważać, bo to jest kilka pasów jednak, nie? Miejski inżynier ruchu podkreśla, że Rondo Rataje jest jednym z największych w Poznaniu. Codziennie przejeżdża tam wiele aut, a także autobusy i tramwaje. Może dochodzi do sytuacji, że ktoś pomyli się. I to takie sytuacje, niestety błędy przy takiej ilości, przy tysiącach pojazdów zapewne się zdarzają. Autor pozostaje przy swoim i zadaje ironiczne pytanie. Brawo Poznań! Do kierowców mam pytanie. Jak wy tam żyjecie? To starał się wyjaśnić film przygotowany przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, tylko że autor bloga zaznacza, że sama idea przygotowania tego filmu to jest zły znak. Problem w tym, że jeśli potrzebny jest film, który wyjaśnia jak jechać, to znaczy, że oznakowanie jest złe. Oznakowanie ma pozwalać przejechać dany fragment drogi bez konieczności pójścia do kina. Łukasz Dondajewski podkreśla, że krytyka tego filmu jest niesłuszna. Rondo było przez wiele miesięcy rozkopane, a organizacja ruchu zmieniała się tam bardzo często. Film miał pokazać, jak poprawnie poruszać się po skrzyżowaniu. Mówię, to jest 5 pasów, buspasy, elementy, których dotychczas nie było, stąd taka właśnie podpowiedź dla kierowców. I my obserwujemy, że ta sytuacja się poprawia. W 2021 roku na rondzie Rataje doszło do 80 kolizji. Koniec remontu miał poprawić bezpieczeństwo w tym regionie. Jednak jeszcze nie wszyscy zdążyli się dotrzeć z tym skrzyżowaniem. Błażej Filipiak, Puls Dnia.